Witam. Dzisiaj troszeczkę Wam opowiem o kwiatkach z rodziny obrazkowatych, ale tych, które zimują w gruncie. Do nich należą, do tej rodziny obrazkowatych, mniej więcej dziwidło Riviera, Scinopsus, pstry, monstery. Tutaj monstera variegata albo. Się nazywa. Do tej rodziny również należą filodendrony. Z roślich, czyli syngonium, zamiokulkas, skrzydło kwiaty, tu skrzydło kwiat odmiana variegata, Diefenbachia. Również należy do nich caladium, alokazje, kolokazje, ksantosomy. A wiecie, co wszystko łączy te kwiatki? Kwiat, który ma kolbę, i otaczającą ją ozdobą dużą pochwę. To są rodziny obrazkowate. Teraz przechodzimy do obrazkowatych, ale zimujących w gruncie. Zapraszam. A zaczniemy od obrazków włoskich. Teraz mamy sierpień i ich liście postanowiły spać, ponieważ chcą dać energię tym oto kolbom, dojrzewającym nasionkom. Już niebawem przyjdzie wrzesień i spod ziemi zaczną wyrastać piękne nowe liście. To jest arum, rodzina obrazkowatych. Również miała piękną kolbę z piękną białą pochwą schowaną między liśćmi. Przyciąga muszki, które je zapylają. Te kolby jeszcze nie są dojrzałe. One tak fajnie dojrzewają, będą świeciły na pomarańczowo. Zaczną nam opadać, a z ziemi właśnie zaczną wychodzić liście. Tak, właśnie arum włoskie ma taką fazę, że gdy kwitnie, kwiaty ma chowane w listki. Później jego liście zaczynają zamierać, zdobi kolbami ozdobnymi i później na jesień wychodzą nam ładne liście. Wszystkie arum u mnie w ogrodzie ładnie się wysiewają. Przejdziemy teraz do kolejnego, który już jest w fazie zrzucania nasionek, tylko że to jedno, jedyne na zimę pokazuje nam liście. Reszta niestety musi poczekać do wiosny. Tutaj zobaczcie, pozostałości nam zostały po tym arum. Listek, który też już zamiera, ale już niebawem nam się pokaże kolejny. Czyli arum. Tylko że to arum, czyli obrazki włoskie, inaczej arum italicum, jako jedyne wypuszcza mi liście w ogrodzie na jesień. Reszta śpi i czeka do wiosny. Idziemy, zobaczymy kolejne arum. A tutaj, jak się dobrze przyjrzymy, po deszczu arum wyszło nam na zewnątrz. A kiedy przysadzać arum? Właśnie teraz, w fazie, gdy one śpi. Chyba że wydaje nasionka, ale tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Nawet tu widać młodziaki. Zobaczcie. One już zaczną produkować liście. Czyli czas na przesadzanie arum obrazków. Idziemy do kolejnej odmiany. Tutaj mamy arum plamiste. Nie widać, bo nie zawiązało nasion. Czyli nie wiadomo, gdzie się znajduje. Ale mam w innym miejscu, więc przechodzimy do kolejnej miejscówki. Tutaj mamy
Arum maculatum formę plamistą, czyli ma te plamki na liściach, takie wyżerane, fajne, ozdobne żłobienia. I tutaj zobaczcie, tak wygląda arum w fazie, w której możemy już wysiewać. Tutaj są nasionka, je rzucamy wprost do gruntu i one sobie, kochani, sami poradzą, nie trzeba ich nakrywać. No, chyba że boicie się, bo ptaszki uwielbiają ich nasionka i mogą je roznosić. U mnie właśnie te arum, obrazki włoskie, bardzo są poroznoszone po ogrodzie, to można je lekko przyklepać. Nie oczyszczamy, niepotrzebnie oczyszczać je z tej otoczki, bo zobaczcie, w środku jest nasionko, a to jest otoczka, która daje jej wilgotność, żeby utrzymała. Arum plamiste, czyli arum maculatum, forma plamista, nie daje nam liści na jesień. Mam jeszcze drugą formę tego pięknego maculatum, ale to nie jest, nie ma liści, po prostu plam. Plamek nie ma, tylko że jego kwiatostan jest troszeczkę pod różowy kolorek. Czyli mamy dwie odmiany maculatum, jedna plamista, druga maculatum bez plamistej formy. Ale również wysiewamy wprost do gruntu. I będzie pięknie. Nie wiem, nie sprawdzałam, czy forma plamista będzie miała cechy mateczne, czy będzie miała plamki, czy nie. Zobaczymy. Może mi się już powysiewało i kępka się powiększyła, ale nie sprawdzałam tego. Chyba że po prostu musiałabym wziąć tą formę plamistą i przenieść w inne miejsce i sprawdzić, czy uzyskuje cechy mateczne. Ale mam kilka arum w ogrodzie, które właśnie zimują. No i też muszka może przenieść pyłek z jednego na drugim. No i nie uzyskamy cech matecznych. Zapylanie niekontrolowane, więc nie można potwierdzić. Kolejną odmianą obrazków obrazkowatych jest wytryszek. Zobaczcie, również miał tak samo piękny kwiat w kształcie kolba z pochwą i również zimuje w gruncie bez okrycia. I wam powiem, że przeważnie te odmiany wydają tutaj te w gruncie, tak jak tutaj, jeden listek do góry. Każdy ma kuleczki, a tak wytryszki prezentują się rok od wysiewu. Same się wysiały. Z kolby osypały się pomarańczowe kwiatki, niczym nie nakrywane, bardzo ładnie sobie poradziły, więc nie trzeba nakrywać i one są mrozoodporne. Wytryszków jest kilka, ja mam tylko dwie odmiany. Myślałam, że została mi tylko jedna, ale jednak jeszcze jedna mi się tam gdzieś wysiała, pokazała z takim fajnym czubem. Także polecam wam obrazkowate do ogrodu, które bardzo sobie radzą. A co jeszcze radzi sobie z obrazkowatych i bardzo znana, a należąca właśnie do rodziny, pałczycha. Też daje fajnie sobie radę w ogrodzie. A to nasza pałczycha. Inaczej tak wyczytałam, że to jest arum cornutum, pisane przez C. Zimuje również w gruncie. Tu akurat mieszka razem z bananowcem Basio, więc jest bardziej zabezpieczona przed wilgocią. Ale powiem wam, że w innym miejscu, w dużo innych miejscach, wszędzie wychodzi mi pałczycha. A jak się pałczycha rozsiewa? Nie wiem, czy ptaszki jej roznoszą nasionka. Zobaczcie, ona mi tutaj. Ogólnie kwitnie mi na strychu. Muszę ją znosić, żeby pięknie wyglądały jej kwiaty, choć przyciągają muchy i śmierdzą tak jak w dziwidle. To ona kwitnie mi końcem lutego. Ma z uśpionej cebuli bez ziemi kwiatostan koloru bordowego. Tutaj mi kwitła w gruncie. Wyszło. Piękny kwiatostan został zapylony i zobaczcie, powstała piękna, duża szyszeczka. Pewnie
ptaki będą wiedziały, co z nią zrobić, bo roznoszą mi ją po ogrodzie lub tam, gdzie miałam pałczychy, bo większe okazy wykopuję, bo mi ich szkoda, wiecie. Przyjdzie zima mroźna, może je wymrozić, więc warto je zabezpieczyć przed wilgocią. Albo zima bardzo mokra i również porozsadza nam cebulę, bo później na pewno przyjdzie przymrozek. Zakwitło i zobaczcie, powstała piękna szyszka z nasionkami. Jeszcze nie odpadają. Zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie chcą odpaść i one nam spadną na ziemię i nam się pałczycha kroplista, po tych kropeczkach widać, rozsieje. Tutaj wychodzi nam basio, nowa sadzonka. Także pałczychy mamy bardzo dużo. A kolejną roślinką, którą zimuje w gruncie, niektóre nie zimują, chyba że trzeba je bardzo dobrze zabezpieczyć, jest kalia. A jest to kalia etiopska. Mam ją i w donicy, i w gruncie. Na jesień robię jej tylko delikatny kopczyk i nakładam folią, żeby za bardzo deszczyk nie padał. Zobaczcie, ma piękne liście, no przeważnie obrazkowate, mają piękne, ozdobne liście. I tutaj, no już jej kwiatek przekwitł. Ta doniczkowa, którą trzymam w domu, kwitnie mi w lutym. Jej liście, bo nie podlewam, po prostu zamierają, ale gdy się wybudza, wydaje około 8-10 kwiatów, które bardzo pięknie kwitną. Ogólnie kalię można zimować w gruncie, nawet nie tą etiopską, ale trzeba je zabezpieczać przed wilgociami. No i można uchować kalię, ale po prostu ja mam tylko tą jedną, jedyną. Tamte mi nie chcą kwitnąć, a po drugie, wiecie, nie mam miejsca w ogrodzie. No i jeden minus, który wiąże się z zabezpieczeniem roślin, to jest to kopczykowanie. Każdą roślinę, którą kopczykujemy, stwarzamy jej, że jest sucho pod nią, a tam zaczyna gromadzić się żarełko, czyli nornice i inne robactwo, które uwielbia ciepło. Dobra, to są moje obrazkowate w ogrodzie i część widzieliście w domu. Monster czy syngonium mam dużo odmian, ale każdej pojedynczo nie pokazywałam. Filodendrony też pięknie rosną. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego. Tutaj mamy kannę. Pa, pa.